Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej się znajdujemy, nasze państwo, Europa, właściwie cały świat. I w związku z tym oczywiście i z całą epidemią koronawirusa trafia do mnie wiele pytań na Facebooku. Stąd to nasze dzisiejsze spotkanie. Na część pytań staramy się odpowiadać na bieżąco, ale sporo trafia do nas cały czas, więc warto, żeby też część informacji mogła trafić do szerszej grupy osób, czy abyśmy mogli wspólnie rozwiązać, czy odpowiedzieć na pewne wątpliwości, które w każdej chwili właściwie się pojawiają. Jak wiemy doskonale, ta sytuacja jest nietypowa. Do tej pory nie mieliśmy z takim zagrożeniem do czynienia w naszym mieście, w naszym kraju i stąd zarządzanie tym procesem wymaga przede wszystkim działań rządowych, które są w tej chwili realizowane na poziomie naszego regionu. Prowadzi je wojewoda ze służbami sanitarnymi i oczywiście jest określony zakres kompetencji przewidziany w tym dla samorządu województwa i dla każdej gminy, w tym także dla miasta Szczecina. My w tym zakresie staramy się działać jak najbardziej aktywnie i zabezpieczyć wszystkie potrzeby mieszkańców. Ten zakres odpowiedzialności to jest oczywiście oświata, to jest opieka społeczna, to jest cała sfera komunalna, a także oczywiście funkcjonowanie administracji i obsługa mieszkańców poprzez urząd. Parę zdań na początek na temat naszych działań w tych sferach, bo myślę, że to też rozwieje część wątpliwości. Może niektóre osoby już nie będą musiały o to pytać. Jak Państwo doskonale wiecie, szkoły są zamknięte od poniedziałku. Do dziś jeszcze można było tam odprowadzić dziecko i było ono pod opieką nauczycieli i wychowawców. Natomiast od poniedziałku te szkoły są już definitywnie zamknięte. Oczywiście każdy z dyrektorów szkół ma możliwość poproszenia pracowników o wykonywanie konkretnych prac dezynfekcyjnych czy związanych ze sprzątaniem, a także choćby z procesem rekrutacji do szkół, który trwa, ale to są regulowane na poziomie każdej szkoły kwestie i na wszelkie pytania na pewno rodziców, dyrektorzy szkół będą w stanie na bieżąco odpowiadać, bo ta sytuacja nie oznacza braku kontaktu ze szkołą. Mówię także o tym dlatego, że poprosiliśmy nauczycieli o to, aby przygotowywali materiały i za pośrednictwem dziennika czy innych komunikatorów przekazywali uczniom po to, aby ten czas przerwy do 25 marca, bo tak jest ta przerwa zaplanowana, aby był wykorzystywany optymalnie do nie tylko odpoczynku czy przebywania w domu, ale także do przerabiania pewnego zakresu materiału, na ile to będzie możliwe. I mam nadzieję, że ten proces będzie funkcjonował już od poniedziałku. Będziemy się starali szczególną troskę położyć na uczniów szkół podstawowych, którzy są w ostatniej klasie i maturzystów. Zapewne pojawią się też dedykowane dla nich programy powtórkowe, więc chciałbym zwrócić uwagę rodzicom, aby przypilnowali swoje pociechy, aby z tej możliwości kontaktu ze szkołą nowoczesnego, może do tej pory rzadko wykorzystywanego w takiej formie, jak najpełniej korzystać, żebyśmy z jednej strony dali też szansę na naukę, ale też zagospodarowali ten wolny czas, który się w taki wymuszony sposób w tej chwili pojawił. Proszę też bardzo rodziców o to, aby zadbali, aby dzieci nie pojawiały się w galeriach handlowych, nie pojawiały się na nabrzeżach. Jeśli będzie ładna pogoda, będzie to na pewno kusiło. Dlatego prośba o takie odpowiedzialne podejście, abyśmy nie musieli naszych służb miejskich, straży, policji wykorzystywać do zwracania uwagi młodym ludziom, że nie powinni się w określonych miejscach, w większych grupach gromadzić. To bardzo ważne, bo od tego zależy bezpieczeństwo nas samych, naszych rodzin i tych wszystkich osób, które każdego dnia spotykamy. Oczywiście w okolicy 25 marca zostaną podjęte na poziomie rządowym decyzje co do przywrócenia nauki w szkołach lub kontynuacji tej przerwy, która trwa w tej chwili. Jeżeli chodzi o opiekę społeczną, to pragnę zapewnić wszystkich, że nasze domy pomocy społecznej, cała opieka całodobowa funkcjonuje w tej chwili bez zakłóceń. Jesteśmy przygotowani na ewentualne trudności czy komplikacje, które mogłyby się pojawić, więc na pewno opieka, szczególnie mówię tutaj o seniorach naszego miasta, których mamy pod opieką ponad 2000,
jak i o dzieci, one na pewno będą w sposób właściwy zaopatrzone. Oczywiście we wszystkich wątpliwych sprawach możemy cały czas kontaktować się z MOPR-em, z tymi instytucjami, które w formule dyżurnej cały czas będą funkcjonowały i będą odpowiadały na wszystkie pytania i wątpliwości naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta, to tutaj też nic się nie zmienia. Nie mamy zakłóceń w odbiorze odpadów, w dostawach wody czy ciepła. To wszystko funkcjonuje i na pewno będzie funkcjonowało w sposób prawidłowy w następnych dniach i tygodniach. Jedyna zmiana dotyczy komunikacji publicznej. Tutaj z uwagi na to, że dzieci nie udają się i młodzież do szkół, wprowadziliśmy rozkład jazdy letni, odchudzając nieco linię w tych najbardziej obciążonych godzinach. Wiemy też, że część osób pracuje zdalnie lub nie chodzi do pracy, więc na pewno to obciążenie w ruchu na ulicach jest mniejsze i do tego dostosowujemy komunikację. Oczywiście padają pytania, czy ta komunikacja nie mogła być częstsza, czy to nie byłoby bezpieczniejsze dla pasażerów. Proszę Państwa, zawsze poruszanie się autobusem w mniejszej czy większej zbiorowości wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego zachęcamy, aby korzystać z tego tylko wtedy, gdy musimy, gdy jest to właśnie przejazd do pracy, do sklepu po podstawowe artykuły, abyśmy nie wykorzystywali tego czasu na spotkania towarzyskie, na innego rodzaju aktywności, które no, mogą nieść ze sobą bardzo konkretne zagrożenie. Autobusy oczywiście każdego dnia są dodatkowo oprócz mycia dezynfekowane, ale jeszcze raz to podkreślam, nie gwarantuje to w 100% tego, że będą one bezpieczne dla tych, którzy z tej komunikacji publicznej korzystają. To musimy mieć w świadomości, ograniczając dotyk, starając się dezynfekować ręce co jakiś czas. To jest w tym wszystkim bardzo, bardzo ważne i istotne. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie Urzędu Miasta w Szczecinie, to bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, aby nie odwiedzali naszego urzędu w celach informacyjnych. Mamy linie telefonu dostępne, Państwo widzicie je na ekranach swoich komputerów. Mamy możliwość kontaktu mailowego. Każdego dnia około 200-300 osób do tej pory przychodziło po informacje. To jest spora grupa, więc warto, żeby tego w tej chwili już w tej formie nie robić. Zachęcam, żeby do urzędu się umawiać. Istnieje taka aplikacja, wszystkie bieżące sprawy będziemy się starali właśnie w ten sposób załatwiać. Natomiast jeżeli coś może poczekać, jeżeli nie musimy czegoś zrealizować w urzędzie, to po prostu tego w tym trudnym okresie po prostu nie róbmy ze względu na własne bezpieczeństwo pracowników, którzy funkcjonują w urzędzie i naszych oczywiście rodzin. Jeżeli chodzi o wszystkie imprezy w mieście, to zachęcamy do ich odwołania. Nasze miejskie z udziałem miasta i te, które my organizujemy, oczywiście zostały odwołane. Obiekty zostały zamknięte i do tego zachęcamy wszystkich organizatorów wydarzeń. Wiemy, że to jest trudne, wiemy, że wymaga to poniesienia określonych kosztów, ale jest to w interesie zdrowia publicznego i warto na każdym kroku o tym pamiętać. Wiadomości Szczecin.eu koronawirus to jest to miejsce, gdzie możemy uzyskać szereg informacji i komunikatów. Zapraszamy Państwa do śledzenia tego, co jest na oficjalnych komunikatorach i rządowych, i naszych samorządowych, i sanepidu. Prosimy się stosować do tych zaleceń. Traktujmy wszystkie te sugestie bardzo poważnie, właśnie w trosce o siebie, swoich najbliższych i mieszkańców naszego miasta. W tej chwili przejdę do pytań, które są do mnie kierowane. Część z nich tutaj powtarza się, jak mówiłem. Część za chwilę pewnie jeszcze uzyskam od Was. I chciałbym powiedzieć, że nasze spotkanie zakończyło się mniej więcej za 45 minut, ponieważ czekają na mnie kolejne obowiązki. Pierwsze pytanie dotyczy tego, dlaczego nie są zamknięte galerie handlowe. Oczywiście galerie handlowe
związane są też po części z funkcjonowaniem sklepów spożywczych. Wiemy, że od ręki zamknięcie tego nie było możliwe, dlatego sugerujemy właścicielom tych galerii, aby działali w ten sposób, aby nie spotykały się tam większe grupy ludzi, szczególnie osób młodych. Kierujemy tam też Straż Miejską i Policję, natomiast decyzja w tej materii może zapaść tylko na poziomie rządowym, jeżeli stan zagrożenia będzie na tyle poważny, że funkcjonowanie tego typu obiektów nie będzie już możliwe czy bezpieczne, choć wiemy dobrze, że jeżeli chodzi o zaopatrzenie w artykuły żywnościowe, to w każdych warunkach w tej części sklepy powinny działać i funkcjonować. Ta rekomendacja dotyczy również kościołów, ponieważ padają pytania, czy prezydent może zamknąć kościoły. To nie leży oczywiście w moich kompetencjach, natomiast sugerujemy, szczególnie osobom starszym, aby w nabożeństwach uczestniczyli za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Każde skupisko, gdzie by się nie odbywało ludzi, stanowi realne zagrożenie i to już nie jest ważne, czy jest to grupa 100 czy 1000 osób. Wiemy, że ten wirus może się rozpowszechniać w każdych warunkach. Kolejne pytanie dotyczy firm, gdzie pracuje kilkaset, a czasem ponad 1000 osób. Czy nadal powinny działać? Oczywiście w tej chwili nie ma decyzji rządowej o zamknięciu działań firm w całej Polsce, także w Szczecinie. Oczywiście pracodawcy muszą do tego podchodzić bardzo racjonalnie i rozsądnie. Tam, gdzie jest możliwa praca poza zakładem pracy, w domu, firmy z tego korzystają. Mamy wiele takich przykładów w Szczecinie. Także w Urzędzie Miasta jest grupa pracowników, która realizuje swoje obowiązki w domu z uwagi na opiekę nad dziećmi, czy po prostu ze względu na to, że nie muszą przychodzić do urzędu, żeby te zadania realizować. I to oczywiście sugerujemy. Firmy, które tak naprawdę funkcjonują na potrzeby mieszkańców, to wówczas będą z całą pewnością funkcjonowały w sposób ciągły i tutaj takich sytuacji, że będziemy je zamykali czy ograniczali ich działanie, nie będzie. Natomiast jesteśmy z wieloma podmiotami w kontakcie, także z zarządcami galerii handlowych, i staramy się reagować w tej materii na bieżąco. Czy scenariusz zamknięcia komunikacji miejskiej jest możliwy? Na dzisiaj nie przewidujemy takiej sytuacji. Wchodzimy w tryb weekendowy od jutra, od poniedziałku w tryb wakacyjny i będziemy oczywiście na bieżąco reagowali, ponieważ musimy zabezpieczyć możliwość poruszania się choćby do pracy tym, którzy są niezbędni, żeby miasto mogło działać, czy pracownicy wodociągów, czy podmiotów usuwających śmieci, czy wreszcie pracownicy służby zdrowia, bo ci są też bardzo, bardzo potrzebni. Czy w komunikacji publicznej miejskiej można otworzyć okna, by był przewiew? Proszę Państwa, w miarę możliwości pojazdy są wietrzone, nie funkcjonuje ogrzewanie i klimatyzacja, więc robimy to, co jest możliwe, żeby te ryzyka ograniczyć, choć jeszcze raz podkreślam, na pewno nie gwarantuje tu to 100% bezpieczeństwa. Czy trwający nabór do placówek oświatowych zostanie przedłużony? W tej chwili nie ma takiej decyzji, ale na pewno będą, jeśli będzie taka potrzeba, te kwestie rozważane. Ta przerwa w funkcjonowaniu szkół w żadnej mierze nie oznacza zawieszenia naboru. Ten nabór i te wnioski można składać od poniedziałku do piątku, ale najlepiej kontaktować się indywidualnie ze szkołą. Tak jak powiedziałem, szkoły nie będą zamknięte na cztery spusty. Ci pracownicy, którzy tam będą musieli swoje obowiązki wykonywać, będą dla rodziców dostępni. Czy na bulwarach pojawią się służby i ostatnio imprezuje tam wielu młodych ludzi? Tutaj jeszcze raz apel do rodziców i do tych młodych ludzi, aby jednak nie gromadzili się. To nie jest czas wakacji, to nie jest czas
relaksu i wypoczynku. Kierujemy tam również policję, tak jak wczoraj Straż Miejską, tak jak wczoraj były te podmioty obecne w galeriach handlowych. Zauważamy sporadyczne przypadki, nie jest to masowe, że młodzi ludzie gdzieś tam się gromadzą, więc zwracamy na to uwagę, polecamy, aby udali się do domów i mam nadzieję, że to się unormuje w najbliższych dniach. Kolejne pytanie, czy Urząd Miasta i BOI ogranicza funkcjonowanie i czy można załatwiać sprawy przez internet. Wszystko, co jest możliwe, zapraszamy do korzystania poprzez internet. Część spraw w ogóle można załatwić poprzez internet. Natomiast nawet składanie wniosków, rusza program Zefirek, będzie możliwe poprzez wrzucanie tych wniosków do specjalnej urny, która będzie od poniedziałku do tego celu przygotowana. To jest program związany z likwidacją pieców węglowych w naszych mieszkaniach. Więc wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, upraszczamy sposób odbioru dokumentacji, staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom. I jeszcze raz podkreślam, ograniczmy te kontakty do absolutnego minimum. Wiem, że niektóre samorządy zawiesiły funkcjonowanie urzędów, ale nie chcemy tego robić. Uważamy, że dopóki jest to racjonalne, urząd będzie funkcjonował i wszystkie bieżące sprawy będzie realizował. Pytanie kolejne, czy w związku z zamknięciem placówek oświatowych i dyrektorzy mają prawo nakazywać nauczycielom przychodzenie i siedzenie w szkole, to niebezpieczne i bez sensu, to już myślę, że na to pytanie odpowiedziałem. Te wizyty w szkołach i pracowników muszą być racjonalne i w celu realizowania konkretnych zadań, które przed tymi szkołami stoją. Kolejne pytanie od pani Marzeny, już na bieżąco. Dzień dobry, planowane jest zamknięcie granic miasta. Co z osobami, które mieszkają na stałe w Niemczech, a pracują w Szczecinie i codziennie tam dojeżdżają? Proszę Państwa, to jest kompetencja centralna, kompetencja rządowa. Wiemy, że na granicy są kontrole sanitarne realizowane przez sanepid, przez Straż Pożarną, policję. Funkcjonariusze starają się wyłapywać te osoby, które mają podwyższoną temperaturę, wykazują oznaki zachorowania i to jest tam na dziś. Natomiast oczywiście, jeżeli będą zapadały dalej idące decyzje, będziecie Państwo o tym poprzez media ogólnopolskie informowani. Nie jest to kompetencja, jeszcze podkreślam, miasta, ale z taką ewentualnością można się liczyć, dlatego warto ograniczyć wszystkie podróże zarówno do Polski, jak i z Polski. Na tą chwilę postarać się znaleźć w takim miejscu, które będzie bezpieczne i będzie pozwoliło na normalne funkcjonowanie przez ten trudny okres przechodzenia przez nasz kraj i przez całą Europę właściwie kwarantanny. Pani Urszula prosi o rozważenie zamknięcia galerii handlowych. Też już o tym mówiłem wcześniej. To jest decyzja zarządców na dziś. Natomiast jeżeli będzie decyzja centralna w trybie nowej ustawy o zwalczaniu koronawirusa, wówczas takie decyzje będą podejmowali albo regionalnie wojewodowie, albo centralnie, na poziomie centralnym polski rząd. Czekam na kolejne pytanie. Pan Andrzej pyta, czy zmniejszenie częstotliwości autobusów 53, 60, 69, 107 jest zasadne. W tej chwili, gdy działa miasto i zakłady pracy, tłok w środkach komunikacji miejskiej nie jest wskazane. Oczywiście tłok nigdy nie jest wskazany, natomiast podkreślam, że mamy w tej chwili mniej pasażerów, a sytuacja, czy jest to 5 czy 10 pasażerów, jest podobnie ryzykowna. I staramy się to zachować bardzo racjonalnie, dlatego że musimy też pamiętać o zasobach kadrowych i musimy też zakładać, że mogą się pojawić sytuacje kwarantanny, na przykład w odniesieniu do kierowców autobusów, więc musimy tutaj działać w sposób jak najbardziej racjonalny i dlatego takie, a nie inne decyzje, tego ryzyka z autobusów nie jesteśmy w stanie w 100%, jeszcze raz to podkreślam, wyeliminować. Pani Martyna pyta, ile czasu mamy siedzieć w domu z dziećmi, bo na razie to 2 tygodnie, a co
potem. Proszę Państwa, sprawa jest dynamiczna, sytuacja jest dynamiczna. Dwa tygodnie temu pewnie nikt by nie przypuszczał, że to, co dzieje się w innych krajach, będzie także udziałem Polski. Chcę podkreślić, że tutaj na pewno rząd będzie reagował na bieżąco. Jeżeli ta sytuacja się poprawi, na pewno wrócimy do funkcjonowania szkół, do pracy w pełnym zakresie. Natomiast na dziś trudno powiedzieć, co będzie za dwa tygodnie. Proszę się uzbroić w cierpliwość i no, starać się te wszystkie bieżące problemy dzięki no, swojemu takiemu rzetelnemu podejściu i odpowiedzialności rozwiązywać. Natomiast my postaramy się zadbać o to, aby miasto i wszystkie te podstawowe elementy naszego funkcjonowania i potrzebne nam do życia, żeby to wszystko funkcjonowało w sposób jak najbardziej prawidłowy. Czekam na kolejne pytanie. Pytanie pani Ani, czy będą zamykane przejścia graniczne? Też już na to pytanie myślę, że odpowiedziałem. W zależności od rozwoju sytuacji pamiętajmy, że jeżeli ona pogorszyłaby się w sposób istotny, wówczas z całą pewnością mogą być stosowane rozwiązania, jak w innych krajach, które takiego zamknięcia granicy dokonały. Natomiast jeszcze raz powiem, że służby na granicy starają się wyłapywać te osoby, które mają symptomy chorobowe, te osoby są badane. W tej chwili chcę powiedzieć, że Szczecin ma już coraz to nowe elementy i nowe urządzenia do badania na kierunku koronawirusa, więc myślę, że ten czas oczekiwania na wynik będzie z czasem coraz krótszy, mimo że tych przypadków może być więcej. Ale to też pozwoli nam w sposób prawidłowy kierować procesem kwarantanny, jeżeli jest potrzebne, nie stosować jej w tych sytuacjach, gdy nie ma takich wskazań. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie banków, pani Leokadia pyta i KAS MOPR-u, to oczywiście zachęcamy do operacji przy użyciu internetu, przy użyciu tych wszystkich nowoczesnych instrumentów, które system bankowy dziś oferuje. One są także w pakiecie MOPR-u, natomiast w sytuacjach wyjątkowych oczywiście z tych kas również będzie można i będzie można korzystać. Ale jeszcze raz podkreślam, to co możemy zrobić zdalnie, zróbmy. Naprawdę tych instrumentów i możliwości w tej chwili jest bardzo dużo i zachęcamy do tego. Szczególnie osoby starsze, które bardzo często do tej pory przychodziły do urzędu, wpłacały to w kasie należności podatkowe czy jakieś inne opłaty, no warto, żeby to jednak zrobić za pośrednictwem, czy poprosić kogoś nawet z rodziny najbliższej o dokonanie tej opłaty za pośrednictwem konta internetowego. Jest to naprawdę dużo bezpieczniejsze, ponieważ osoby starsze, nasi seniorzy, to jest ta grupa, która w największym stopniu podlega ryzykom związanym z powikłaniami pochorobowymi. Mam zrobić wyniki, pyta pani Ewa, krwi. Czy w obecnej chwili jest bezpiecznie wykonywać te badania? Proszę Państwa, z tego co wiem, to jeżeli chodzi o badania planowe i zabiegi planowe, to one są generalnie odwoływane w naszych szpitalach. Oczywiście trzeba to zawsze ustalić w sposób indywidualny, bo może być w różnych szpitalach to jeszcze w tej chwili w różny sposób rozwiązywane. Natomiast generalnie, jak Państwo wiecie, siły naszej służby zdrowia skierowane są na przygotowanie w tej chwili na większą falę osób, które są chore i oczywiście będziemy jakby w tym kierunku cały czas pomagali. Natomiast jeżeli są jakieś wątpliwości, warto skorzystać z numerów telefonów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Tam pewnie też w konkretnym przypadku osoby, które obsługują tę infolinię, będą w stanie udzielić informacji. Pan Maciej pyta, co z orzeczeniami o niepełnosprawności, niebieskimi kartami, które kończą termin ważności, a komisje nowe zbiorą się nie wiadomo kiedy. Czy ważność będzie przedłużona do zakończenia obostrzeń? Dziękuję panie Maciej za to pytanie.
Jeśli Pan pozwoli, odpowiemy na nie dokładnie, bo w tej chwili na nie nie odpowiem, odpowiemy na to za chwilę. Postaramy się przesłać Panu tę informację i bardzo prosimy Państwa o pewną wyrozumiałość, ponieważ nie wszystkie problemy jesteśmy w stanie od ręki rozwiązać. Bardzo ważne pytanie Pana Piotra. Panie Prezydencie, czy Szczecin jest zabezpieczony w środku ochrony osobistej? Czy są jakieś zapasy maseczek, które byłyby dostępne dla mieszkańców? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszych instytucji służb, które będą świadczyły usługi na rzecz mieszkańców, to takie elementarne zapasy są w naszej dyspozycji. Również jeżeli chodzi o środki dezynfekcyjne, mówię tutaj o zabezpieczeniu w autobusach, w komunikacji publicznej, w domach pomocy społecznej, w samym urzędzie, na salach obsługi interesantów itd., itd. Natomiast oczywiście nie dysponujemy tymi środkami w celu wydania ich mieszkańcom. A zatem niestety, jeżeli chodzi o maseczki, to tutaj każdy musi się zapotrywać je w nie indywidualnie. Pamiętajmy też, że maska nie stanowi gwarancji bezpieczeństwa, dlatego że ona ogranicza emisję tych zarazków od osoby, która nosi na zewnątrz. Natomiast nie gwarantuje nam, że nie jesteśmy w stanie tych wirusów przejąć w formie od innych, także na ulicy. Więc nie jest to środek, który gwarantuje, natomiast ogranicza ewentualne nasze oddziaływanie na innych. I o tym warto pamiętać. Przede wszystkim zachęcamy Państwa do częstego mycia rąk, nawet 30 sekund mydłem dokładnie umyte ręce oznaczają, że te wszystkie wirusy będą degradowane i wówczas nie będziemy stanowili zagrożenia ani dla siebie, ani dla innych. Pani Ewa pyta, czy wpłacać zadatki, zapisywać dzieci na kolonie. Te zapisy już trwają. Proszę Państwa, na to pytanie myślę, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć dziś w Polsce. Jaka będzie sytuacja? Zawsze jest ryzyko i trzeba mieć świadomość tego, że mogą być, że minister edukacji to zapowiada, mogą być zmiany w terminach funkcjonowania oświaty, końca roku szkolnego. Ta sytuacja jest dynamiczna, więc każdy musi to rozważyć sam. Ja powiem szczerze, że powstrzymałem się na dzień dzisiejszy od planowania urlopów i wakacji. Natomiast mówię, każdy podejmuje tę decyzję bardzo indywidualnie i musi sam rozważyć, czy warto to robić w tym momencie. Czekam na kolejne pytanie. Pan Sebastian pyta, czy wiadomo coś o wstrzymaniu komunikacji miejskiej. Jeszcze raz podkreślam, tryb wakacyjny w dni powszednie, tryb weekendowy w weekendy i minimalne korzystanie z komunikacji miejskiej, tak abyśmy wsiadali do niej tylko wtedy, gdy rzeczywiście jest to niezbędne do poruszania się do pracy czy załatwienia spraw niezbędnych. Pani Anna pyta, jak podejść do tematu zaplanowanych wyjazdów, wycieczek szkolnych? Czy jest jakiś przepis mówiący, że w takiej sytuacji można zrezygnować, jeśli zaliczka jest zapłacona? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwiecień, sugeruję odwołanie tych wycieczek. W mojej ocenie się bez względu na sytuację już nie odbędą. Natomiast oczywiście kwestie zaliczek regulują umowy i kodeks cywilny, umowy, które na te wycieczki były przez Państwa zawierane, więc trzeba po prostu sięgnąć do treści tych umów i tam będą te kwestie rozstrzygnięte. Pewnie to się będzie wiązało z częściowym zwrotem. Być może nie, ale to jest zawsze indywidualna sprawa konkretnego podmiotu, z którym zawarliśmy na to umowę. Pani Monika sugeruje, aby zwiększyć kontrolę galerii handlowych i wałów Chrobrego. Młodzież nadal tłumnie się tam gromadzi. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, staramy się to robić. W dniu dzisiejszym na pewno pojawiały się tam patrole.
po to, żeby no, nie doprowadzać do większych skupisk. Jeszcze raz apeluję do rodziców o rozwagę, o zadbanie, aby dzieci nie udawały się w takie miejsca. Naprawdę to jest w interesie nas wszystkich. Pamiętajmy, że choć sam wirus może w mniejszym stopniu dotyka młodych ludzi, to mamy przecież dziadków, mamy rodziców, którzy często są w wieku no, stanowiącym, gdzie ten wirus stanowi dla nich zagrożenie, więc warto o tym pamiętać. Uświadamiajmy tę młodzież naprawdę od tego, jak przejdzie ten proces w naszym mieście, w naszym kraju, to w dużej mierze zależy od naszej odpowiedzialności. I w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy zgłaszają chęć pomocy. I tutaj w dniu wczorajszym wiem, że zgłosiła się grupa studentów medycyny, którzy pomagają choćby przy weryfikacji stanu zdrowia pacjentów wchodzących do szpitala. Bardzo im za to dziękuję, bo to jest taki przejaw odpowiedzialności za nasze społeczeństwo, za innych. Zgłaszają się też studenci, osoby do wsparcia osób starszych, naszych seniorów. Też będziemy to wykorzystywali. Pamiętajmy o naszych sąsiadach, o tych wszystkich, którzy nie powinni wychodzić z domu. Czasami może pomożemy im zrobić zakupy. Zapytajmy ich, czy wszystko w porządku, czy coś nie jest potrzebne. Naprawdę sporo życzliwości może nam ułatwić nam funkcjonowanie, życie i wprowadzić taki dobry element pozytywnej energii do naszej codzienności. Pan Damian pyta, czy kościoły też zostaną zamknięte. W galeriach grupki młodzieży przeszkadzają, natomiast 200 starszych osób bardziej narażonych jest na zachorowanie, nadal spotyka się w świątyniach. Jeszcze raz podkreślam, sugestie dotyczące grup, spotkań dotyczą wszystkich, więc każdy musi rozważyć, czy właśnie iść do sklepu, do galerii po zakupy, czy iść do świątyni, do kościoła na nabożeństwo. Wiemy, że istnieje możliwość korzystania też z internetu, z telewizji, jeżeli chodzi o udział w tych nabożeństwach. Pamiętajmy, że trzeba to zawsze odnieść do swojej sytuacji, swojego stanu zdrowia i zagrożenia, które no jest szczególnie dla osób starszych związane z tym wirusem dość wysokie. Pani Joanna pyta, panie prezydencie, jak będzie wyglądał odbiór śmieci z mieszkań, w których będą przebywać osoby poddane kwarantannie. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o kwarantannie, to nie jest sytuacja osoby, która jest zarażona. Więc oczywiście przy kwarantannie stosujemy pewne rygory związane z bezpieczeństwem, natomiast dopiero w przypadku stwierdzenia, że mamy do czynienia z zarażeniem, wówczas wchodzą pełne rygory związane z dostępem i z pewnymi elementami epidemiologicznymi. Natomiast kwarantanna polega na tym, że osoby te są izolowane. Często ta kwarantanna polega na tym, że są izolowane właśnie we własnym mieszkaniu. To się w wielu krajach i w Polsce również stosuje i będzie stosowało. Te osoby no, ponoszą odpowiedzialność za to, jeśli naruszą warunki kwarantanny. Oczywiście warto czekać na wyniki badań. Mam nadzieję, że będą prowadzone dużo szybciej i wówczas, jeżeli będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że choćby te odpady wytwarzane przez daną rodzinę będą miały charakter zakażony, będą traktowane jako takie i my mamy takie możliwości, żeby je utylizować. Natomiast jeżeli okaże się, jak do tej pory w większości przypadków zdecydowanej, że kwarantannie były osoby, które nie są zarażone, wówczas one oczywiście będą traktowane jak każdy odpad komunalny. Chcę zapewnić, że firmy komunalne będą pracowały i pracują cały czas w pełnym zakresie, także nic nie zmienia się w zakresie odbioru odpadów. One będą cały czas wywożone i utylizowane we właściwy sposób. Pani Beata sugeruje zniesienie strefy płatnego parkowania, żeby mniej korzystać z komunikacji miejskiej. Proszę Państwa, na dzisiaj nie przewidujemy takiego rozwiązania. Wszystko funkcjonuje według tych samych reguł jak dotychczas. Generalnie poruszamy się, jeszcze raz to podkreślę, tylko w sytuacjach, gdy jest to
niezbędnie konieczne. Czekam na pytanie kolejne. Czy wszystkie osoby wracające z zagranicy są poddawane do dwutygodniowej kwarantannie? Co w sytuacji, jeśli współpracownik wraca z Finlandii i ma zamiar przyjść do pracy? Czy kierownik może taką osobę wysłać na przymusowy urlop? Proszę Państwa, oczywiście nie wszystkie osoby powracające z zagranicy podlegają kwarantannie, natomiast jeżeli ktokolwiek pojawił się na obszarze szczególnie zagrożonym, powinien w sposób odpowiedzialny pozostać w domu przez 2 tygodnie, aby no nie narażać innych na ryzyko. Natomiast jeżeli występują jakiekolwiek objawy związane z chorobą, należy natychmiast telefonicznie zawiadomić sanepid po to, żeby dowiedzieć się o procedurze, która będzie wdrożona, aby taką osobę izolować i aby oczywiście skutecznie prowadzić proces monitoringu tej choroby i tego objawowego leczenia, które w tej chwili jest realizowane w paru dziesięciu przypadkach w Polsce. Sam pobyt za granicą, choćby Finlandii, jak Pani tutaj zauważyła, no nie jest przesłanką do tego, żeby stosować kwarantannę. Pani Basia pyta, czy dział komunikacji w urzędzie w przyszłym tygodniu będzie czynny. Na ten moment tak, natomiast co wydarzy się w poniedziałek, jakie będą decyzje w tej materii. Będziemy Państwa na bieżąco informowali. Proszę śledzić nasze komunikatory i tam na pewno Pani Basia te informacje uzyska. Witam, Ewa Polak. Witam. Kto podejmuje decyzję, czy wesele może się odbyć? Czy wesele traktowane jest jako zgromadzenie? Jest jutro na ponad 100 osób. Czy to tylko leży w gestii weselników, czy regulują to jakieś przepisy? Proszę Państwa, no, jeżeli chodzi o wesele, to z całą pewnością nie jest to zgromadzenie. Oczywiście mamy świadomość, że są to wydarzenia niezwykle ważne dla ich uczestników. Są to wydarzenia no, raz w życiu zwykle, czy bardzo często. A zatem mamy świadomość powagi sytuacji, natomiast tą decyzję pozostawiamy oczywiście tym, którzy to organizują. Warto brać pod uwagę stan zdrowia osób, które będą uczestniczyły. Na pewno nie powinny się tam pojawiać osoby w jakiś sposób zainfekowane. Natomiast rozważyć należy oczywiście ograniczenie tych kontaktów do absolutnego minimum. Może czasem warto rozważyć zmniejszenie liczby osób uczestniczących w takim wydarzeniu. Wiem, że to jest trudne, ale zalecam przede wszystkim niezwykle racjonalne i odpowiedzialne postępowanie. Pani Kasia pyta, dlaczego zamknięcie szkół jest równe dbaniu o zdrowie nauczycieli i dzieci, co z pozostałymi pracownikami? Też już o tym mówiłem. Jeżeli chodzi o pozostałych pracowników, to nie mają oni obowiązku przebywać co do zasady w szkole, poza sytuacjami, które dotyczą także nauczycieli, gdy wymaga tego interes szkoły, gdy są pewne prace i zadania do wykonania na terenie danej placówki. Więc o tym decyduje dyrektor i ufam, że dyrektorzy w tej sprawie podejmują racjonalne decyzje, a więc proszą o bycie w pracy, wykonywanie obowiązków tylko w niezbędnym zakresie. Zamknięcie szkół przede wszystkim miało na celu wyeliminowanie większych skupisk, zbiorowisk osób, które mogą być potencjalnymi nosicielami wirusa i mogą w ten sposób zagrażać innym. Gdy to ryzyko jest wyeliminowane, oczywiście pewne prace powinny być i mogą być wykonywane na terenie szkoły, gdyż nie jest to czas przerwy w pracy, a jedynie pozostawania w dyspozycji pracodawców. Przede wszystkim też chciałbym Państwa prosić, abyście nie ulegali różnego rodzaju plotkom czy niesprawdzonym informacjom. Zachęcam jeszcze raz do korzystania z komunikatorów miasta, wojewody, rządowych, tych, gdzie te informacje są pewne, sprawdzone. Ja też mnóstwo dostaję różnego typu niesprawdzonych informacji. Niektórzy mi wysyłają SMS-y z tymi informacjami. Naprawdę trzeba być tu bardzo ostrożnym, polegać na tym, co mówią
oficjalne źródła. Jeżeli są jakieś wątpliwości co do tego, czy ktoś powinien się w pracy pojawić, czy nie, też tutaj powinien korzystać z telefonu do dyrektora, do swoich przełożonych i myślę, że to można wyjaśnić. Pan Przemysław pyta, czy lotnisko w ogóle nie wie, ma jakieś specjalne procedury, jeśli idzie o wyjazd z Polski do innego kraju. Na lotniskach jest standardowa procedura graniczna związana z kontrolą temperatury, z oglądem stanu zdrowia pasażera i to obowiązuje w obie strony, więc i tych, którzy wylatują z Goleniowa, jak i tych, którzy przylatują do Goleniowa. Mamy też świadomość, że część lotów z uwagi na sytuację została szczególnie w różne części Europy, czy nawet do Stanów Zjednoczonych odwołana i to też trzeba uwzględniać. Też zapraszamy do sprawdzania na stronach internetowych linii lotniczych, czy dane loty się po prostu odbywają. Panie Prezydencie, bardzo ważne pytanie pana Roberta. A jak będzie wyglądało zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły dla osób odbywających kwarantanny, nie mających najbliższych sąsiadów? Proszę państwa, wszystkie te sytuacje są objęte naszym monitoringiem. Jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś nie ma możliwości otrzymania produktów żywnościowych czy sanitarnych, to my oczywiście o to zadbamy. Mamy do tego przygotowane odpowiednie służby, będzie nam w tym pomagała również Straż Miejska, więc jesteśmy na to przygotowani. Prosimy tylko o sygnał. Nasze telefony, nasze maile są dostępne. Proszę wtedy w takiej sytuacji z tego korzystać. Z całą pewnością mi to gwarantuję. Nikogo nie zostawimy bez wsparcia i każdemu to elementarne zaopatrzenie dostarczymy. Więc tak to działa, tak to funkcjonuje. Jesteśmy na to przygotowani, to jest koordynowane również z poziomu wojewody zachodniopomorskiego, więc myślę, że jeśli będą potrzeby takie, będziemy sięgali za zgodą wojewody do wojska, do oddziałów obrony terytorialnej, więc to jest możliwe i to będziemy realizowali, jeśli będzie taka potrzeba. Pan Piotr pyta, czy Szczecin będzie zamknięty. Proszę państwa, proszę na bieżąco, jeszcze raz podkreślam, korzystać z informacji dostępnych w mediach. Na dziś takiego planu nie ma, ale ta sytuacja jest cały czas dynamiczna. Chcę też państwa zapewnić, że jeżeli chodzi o, bo to pytanie o zaopatrzenie było bardzo, bardzo ważne, że w Polsce znajdują się spore zapasy żywności i też zachęcam do nie robienia tych nadmiernych zakupów. Warto oczywiście mieć to zabezpieczenie na tydzień lub dwa po to, żeby czuć się pewnie, ale myślę, że jeżeli chodzi o zaopatrzenie w podstawowe artykuły żywnościowe, to ta sytuacja jest u nas bardzo, bardzo dobra i taka będzie i o tym zapewnia też rząd z całą pewnością, że tych produktów dla nikogo nie zabraknie. Pan Piotr pisze, panie prezydencie, pytanie o ślub cywilny poza salą ślubów. Czy pracownicy urzędu cywilnego, stanu cywilnego będą nadal jeździć w miejsce ślubu wyznaczone przez parę młodą? Czy jednak śluby zostaną przeniesione do sali ślubów na Zamku Książąt Pomorskich? Proszę państwa, z punktu widzenia ceremonii nie ma to na tą chwilę znaczenia, tak? Czy ta ceremonia jest realizowana w sali ślubów, czy też w miejscu wybranym i uzgodnionym z Urzędem Stanu Cywilnego, bo to miejsce zawsze musi wymagać akceptacji z naszej strony, aby zapewnić właściwe warunki do takiej ceremonii. Więc do momentu, gdy nie odwołujemy tych funkcji, tak te śluby się będą i w takiej formie poza urzędem odbywały. Pani Hania pyta, czy odbędą się wybory do Rady Dzielnicy. Rzeczywiście, bo mamy w planie wybory w jednej z rad osiedli. Na tą chwilę myślę, że te wybory, data tych wyborów będzie przełożona. Gdyż nie jest to rzecz niezbędna, która się musi w tej chwili odbyć. Zresztą też prosiliśmy Rady Osiedli o ograniczenie do niezbędnego minimum zakresu ich działania, bo też rzeczywiście jest to sytuacja, w której w radach osiedla
radnymi są bardzo często nasi seniorzy, dlatego z uwagi na ich zdrowie i bezpieczeństwo warto ten zakres aktywności mocno ograniczyć. Pan Marek Majpyta, czy przewiduje Pan jakąś formę rekompensaty dla artystów, twórców, instruktorów, którzy utracili przychody z powodu zawieszenia działalności instytucji kultury? Proszę Państwa, instytucje kultury posiadają swoje budżety i w ramach tych budżetów będą oczywiście wypłacały świadczenia artystom. Postaramy się też rozwiązać problem tych artystów, którzy mają wypłatę uzależnioną od ilości wydarzeń artystycznych. Być może nie będzie to kwota odpowiadająca pełnej aktywności, ale na pewno takie rozwiązania zaproponujemy, ponieważ budżet miasta Szczecina w tej materii nie będzie przewidywał, i to pragnę jasno zapewnić, żadnych oszczędności. Pani Ewa pyta, czy wszystkie biblioteki, czy tak powinno być, że wszystkie biblioteki w mieście są zamknięte, poza Biblioteką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Proszę Państwa, są to instytucje, które są bardzo ważne dla funkcjonowania miasta, ale nie niezbędne. I według takiego klucza zapadały decyzje o ograniczeniu funkcjonowania i działalności. A zatem staraliśmy się to być bardzo, bardzo racjonalnie i do absolutnego minimum ograniczyć działania instytucji miejskich. Teatry też są ważne, ale właśnie z uwagi na to, że nie są niezbędne do funkcjonowania codziennego, dlatego ich działalność została zawieszona. Panie Prezydencie, pisze Pani Ewa, jak się ma ograniczenie przemieszczania ludności do faktu, że pracownicy obsługi administracji przedszkoli będą musieli przychodzić do pracy do pustych pomieszczeń? No, jeszcze raz podkreślam, pracownicy w naszych instytucjach, które nie są otwarte dla mieszkańców, powinni pracować w zakresie ustalonym przez dyrektorów, niezbędnym do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania w przyszłości. A zatem podkreślę jeszcze raz, jeżeli przedszkole wymaga wymycia i na przykład do wykonania dezynfekcji, powinno być to wykonane, jeżeli to jest zrobione i nie ma innych zadań dla pracowników, dyrektor powinien takie osoby puścić do domu lub nie żądać, aby przychodziły do pracy. Tak samo dotyczy to nauczycieli, jeżeli uczestniczą w procesie rekrutacji, to na proces czynności rekrutacyjnych powinni pojawić się, na przykład jeżeli mają swoje dyżury w zakresie przyjmowania wniosków, powinni pojawić się w szkole, natomiast w pozostałym zakresie nie pracują. Są to czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych instytucji i nic poza tym oczywiście, że nauczyciele, prosiliśmy ich o to, przygotowywali materiały już w domu, które będą w stanie przesłać swoim uczniom. Jeżeli wymaga to obecności w szkole, to także nauczyciel powinien pojawić się w szkole, żeby te materiały przygotować i je przesłać. To jest dbanie o ten proces edukacyjny, który w jakiejś części powinien być prowadzony także podczas zawieszenia działań w obiektach szkolnych. Pan Sebastian pyta, czy od nowego tygodnia będzie można załatwić sprawy w Urzędzie Miasta, odebrać choćby dowód osobisty. Jeszcze raz wracam, wszelkie informacje na stronach urzędu co do działania w przyszłym tygodniu, natomiast na dzień dzisiejszy to oczywiście jest możliwe. Kolejne pytanie. Pani Agnieszka pyta, czy w Urzędzie Miasta i w jednostkach podległych dostępne będą środki do dezynfekcji rąk? Powinny być dostępne w salach obsługi interesantów i są, przynajmniej widziałem, że jest to możliwe w naszej sali obsługi interesantów, a zatem wchodząc do takiego pomieszczenia możemy zdezynfekować ręce. Na pewno jest to ważne i przydatne w celu ograniczenia ryzyk związanych z zakażeniem. Takie środki są w naszej dyspozycji, mamy ich odpowiedni zapas, więc proszę się nie obawiać, w instytucjach miasta powinno to funkcjonować. Pan Mateusz pyta, czy w domu kombatanta na czas wirusa będą zwiększone środki ostrożności? Proszę Państwa, już to zrobiliśmy dawno. Działamy od 20 któregoś już stycznia, jeżeli chodzi o obserwację tego procesu, więc już paręnaście dni temu podjęliśmy kroki zwiększające ostrożność w domach pomocy społecznej. Tam mamy seniorów, więc osoby najbardziej narażone na negatywne skutki zachorowania.
Od soboty mamy zawieszone odwiedziny w domach pomocy społecznej po to, aby do minimum ograniczyć możliwość, że ktoś, nie wiem, z Włoch czy z innego zagrożonego miejsca przyjedzie w odwiedziny i doprowadzi do zarażenia takich osób. Mamy też specjalne procedury związane z badaniem pracowników każdego dnia. Już od parunastu dni jest mierzona temperatura. Jeżeli są jakiekolwiek objawy, wówczas takie osoby są wycofywane z pracy. Prowadziliśmy też wywiad, jeżeli chodzi o ferie, o ich obecność w ostatnich tygodniach poza granicami kraju, a także wprowadziliśmy szczególne procedury związane z dostawcami i serwisantami do tych obiektów, więc tam też badamy temperaturę, tam też prowadzimy wywiady i staramy się, żeby ten dostęp osób z zewnątrz, niezbędny z uwagi na dostawy czy naprawę jakichś urządzeń, żeby też był pod optymalną kontrolą, minimalizującą wszelkie ryzyka. Pan Maurycy pisze tak: witam panie prezydencie, czy nie sądzi pan, że ludzie za bardzo panikują się o niepotrzebną panikę? Proszę państwa, sytuacja jest nietypowa. Sytuacja może budzić lęki, może budzić zagrożenie. Zalecam roztropność, zalecam racjonalność w działaniach, zalecam myślenie o bezpieczeństwie swoim, swoich najbliższych, ale także innych osób. Dlatego bardzo proszę o taką odpowiedzialność. Wierzę, że ten trudny czas tutaj wcześniej w Polsce uda nam się spokojnie funkcjonować, że jednak skala tej epidemii nie będzie tak dramatyczna jak w tej chwili we Włoszech, że dzięki aktywności naszej służby zdrowia, służb państwowych uda się to w najbliższych dniach opanować i wszyscy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Ale apeluję też o życzliwość, o takie otwarte podejście do innych, o pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują, naszych sąsiadach. Bądźmy po prostu uśmiechnięci, starajmy się życzliwie spoglądać na otaczający nas świat, a my jako służby miejskie postaramy się zrobić wszystko, żeby ten czas był jak najmniej kłopotliwy dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Na pozostałe postaramy się odpowiedzieć w najbliższych godzinach. Dziękuję wszystkim za aktywność i bardzo jeszcze raz proszę o śledzenie wszystkich portali oficjalnych, w których podajemy ważne informacje i bardzo proszę o stosowanie się do nich w interesie nas wszystkich. Bardzo dziękuję.